Czekaj, co ty piszesz? O wejściu awanturki. Nie. Proszę, pieprzyć. Banan to owoce tropikalne, które z botanicznego punktu widzenia traktowane są jako jagody. Dobra, pewnie prawo z Unii Europejskiej nowe. Pieprzę to w dupę. Czy się zaraz okaże, że to jest ryba? Dzięki Intorw za 21 lat. Witam. Witam, witam. No a nie? Jakiej... Dobra, serio się teraz pytam. Jeżeli banan to jagoda, to jakie jagody się obiera ze skóry, żeby opieprzyć? Kto to w dupę wymyślił? No jakiś pieprzony ćwok. Witam, Jola, za 4 lata. Dziękuję bardzo, witam. Dobry wieczór. Jakie jagody obierać, no? Dobry wieczór, Krzysztof Ibis, witam państwa. Nie polecam kalmarów w Norfish. Ty, ogólnie Norfish? Spoko jest i on jest polski, o dziwo. Ale dawno tam nie jadłem. Awanturze o kasę. W naszej grze poprzeczka ustawiona jest bardzo wysoko. Wiedza, doskonała taktyka w czasie licytacji, skłonność do podejmowania ryzyka i jak najlepsza współpraca w grupie. Tego na wszystkiego koń. Potrzeba, aby wygrać. Zrujnuje ci życie, ale banany się je bez skóry. Ze sobą w naszej grze. Są oni podzieleni na po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Arbuz to jagoda. Dobra, i teraz tak. Powiedz mi, kiedy powstało prawo mówiące, że arbuz to jagoda, banan to jagoda? Powiedz mi. Ja ci zaraz powiem wszystko, ja ci zaraz powiem. Zaraz wstąpi we mnie duch młodego Korwina. I zaraz, za chwilę, tuż po tym, jak opowiem ci o tym, czy wiedział, powiem ci, kto wymyślił te prawa. Za chwilę pogadamy na ten temat. Poznajmy naszych dzisiejszych graczy. Niemieccy to Marcin Leoniak, lekarz z Białegostoku. Witam. Sylwia Szabłowska, lekarz z Białegostoku, kapitan drużyny. Sebastian Siwik, ze skórą się je arbuza. I Marek Gnab. Dobra, a inaczej, kiwi jest ze skórą czy nie? Serio pytam teraz. Arbuz zwyczajny, gatunek roślin z rodzaju dyniowatych. O, czyli dynia jakaś, a nie jagoda. Z, bez, tak. No niektórzy jedzą z. Bo kiwi można jeść z, tylko że potem drapie w gardle, to do dupy jest. Politolog z Warszawy. Zieloni to Czemu Artur nie? Mazur, Rukawka. Inżynier. Pieprza szkórę indyka, możesz kiwi. Robert Macedoński, inżynier, kapitan drużyny. Macedoński? Co? Pracownik biurowy. Robert Macedoński, inżynier. A, Acedoński, a, to do dupy, pieprzyć go. Inżynier, kapitan drużyny. I myślałem, że to potomek Aleksandra Wielkiego. A to jest Acedoński. To go pieprzyć. Pielęgniarka, cała drużyna z Legnicy. A złóci są z Łodzi. Maciej Kowalczyk, nauczyciel wychowania fizycznego. Bogdan Dudziński, chemik. Ej. Mój nauczyciel się identycznie nazywał, ale nie uczył chemii. Też z Łodzi. Kurde, coś jest nie tak. Ale to nie on, no, pamiętałbym chyba. Ewa Dudzińska, nauczycielka matematyki i Wojciech Klimek, chemik. Drużyny niebieska, zielona ja. I żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei Ale to pojedynek z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto loża. To mój stary? W którym on teamie był? Jaki kolor? A my witamy nowych Nie mistrzów. Było bardzo za mną. Ale to była... Ta. Żelisław Szyzyński. O, Żelisław! Michał Tuszewski. To ja żółtym kibicuję. Żelisław! Żelisław! Żelisław od żelatyny. Witamy po raz pierwszy w loży mistrzów. No,
Losy waszego finału w poprzednim programie zmieniały się jak w kalejdoskopie. Różne tu były metody i przeczekanie przeciwnika, i wolna licytacja, i nagle zmiana tempa, błyskawiczna licytacja, a także pani Monika zaklinała przeciwników, żeby źle odpowiadali. I to no, się dwa razy to jest udało. Czarownica. 10400 to jest kwota łącznie z czarną skrzynką, którą ostatnio kupiliście za no chyba rekordową dwa kwotę. Programy. 9200. Za 9200 kupili czarną skrzynkę. Dwa programy 10K. Powiedzcie, jak się czuliście w grze? Czy to było stresujące przeżycie, czy też nie? Świetna zabawa, przede wszystkim. Bo tak? to chodzi. Nie, dwa programy? Jeden program, jeden. Teraz jest drugi, racja, bo oni pokonali mistrzów. Przemyśleliście zapewne swoją taktykę, czy dzisiaj coś się zmieni? Nie, to nie jest źle. Przyjechaliśmy tutaj po zabawę, więc będziemy się bawić. Będziemy się bawić. Ja jeszcze powiem zupełnie poważnie, nie dla zabawy, że pan Żelicław Rzyżyński jest kto wygląda jak bubr? Na alfabetycznej liście Polaków. Gratulacje. Gratulacje dla moich rodziców. Witamy państwa w Lozy Mistrzów. Nasi mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie dzisiaj wygrają, to po raz drugi będziemy gościć ich w Loży Mistrzów w następnym programie. Ale jeżeli im się nie uda, to... Ale Żelisław, ty, a jaki był znany Żelisław w Polsce? Skąd oni to imię wzięli? Kapral Armii Krajowej. Z 1915 roku. Żelisław Złotoręki, rycerz z czasów księcia Bolesława Krzywołystego. Boże. Dosłownie jest czterech znanych Żelisławów w historii Polski i on jest jednym z tych czterech. Bo jest komentatorem sportowym. Rozumiesz to? To jest popieprzone. I loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Jeden był w średniowieczu, jeden w pierwszym, nie, w drugiej wojnie światowej brał udział. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5000 złotych. Jeden ktoś tam które służą i do licytacji. Ten. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Kiedy wylosuję pierwszą kategorię, przystąpią państwo do licytacji i ta no drużyna będzie chyba odpowiadała, która zadeklaruje za pytanie najwyższą kwotę. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, Tequila, no, pieniądze przejdą... Czterech Żelisławów w historii Polski i każdy jest jakoś tam znany, że wpiszesz Żelisław i jest, bo jest tylko czterech. Następnego pytania. Mam sześć pytań w pierwszym etapie i ta drużyna zmierzy się z mistrzami w finale, która po sześciu pytaniach będzie miała więcej pieniędzy. Jak forma niebieskich? W porządku, bardzo tak, dobra. Wszystko dobrze? W Rukaszu, możliwe, że tak było. Bardzo dobra. Albo jak Stalon się urodził. Do przodu. Do przodu. W takim razie losuję pierwszą kategorię. Ja złodzieją kibicuję. Żółtym. O jas. Kategoria świat. Dobra, Kwaśniewski. I tyle. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebieski 300. Żółci 500. Wałęsa. Żółci 500. 500 po raz drugi, 700. Mam już 700 po raz drugi. Zieloni 1000, co dalej? Żółci 1200. Ja pani nie słyszę kompletnie. 1200 po raz drugi. 1400. 1400. 200 proszę. Co się tu... Ale dziwna licytacja. 900 mam, będzie 3 czy nie? 3000. 3500 zieloni. 3500 po raz drugi. 3700. 3800. 3900. Boże! Wabank! Żółty, bo odpadniesz! 13K w puli, nie krzykną wabank, ale jak będzie 400 w puli. Trzeba krzyknąć. Każda z drużyn włożyła mnóstwo pieniędzy do puli. Udało nam się uzbierać, no chyba rekordową kwotę. 13 100 Neuronik. Złotych za to jedno pytanie. Neuronaktywacja. Jak brzmi nazwisko przewodniczącego Rady Państwa PRL w latach 1972-1985? Co? Jezu, jaka długa wiadomość. Omówię twój... Dobra, za długie. Dzięki za 15 lat. Dziękuję bardzo. Witam. Proszę bardzo. Henryk Jabłoński. Przepraszam, ale za długie to jest w dupę. Tak jest!
Ja tego nie wiedziałem. Tak więc 13-100 przechodzi teraz na konto drużyny Zielonych. Ale dziękuję za subka, dziękuję. Właśnie tyle, bo grali wabank. Natomiast daleko, bardzo daleko za nimi są żółci, 1000 zł, a za żółtymi niebiescy 900. Będzie wabank, co? Teraz? Do końca już? Po reklamach, bądźcie z nami. Czy jak dasz donate'a, to przeczytam? Na głos się przeczyta. Chyba. Czekaj, ile ty masz lat suba, że się pytasz, czy donate się przeczyta? W dupę. 15 lat subskrypcji i ty nie wiesz, że jak ktoś wyśle pieprzonego donate'a, to jest to nagłos? Mogę ci w ten pusty łeb zapieprzyć dzwona? Przywitanie na suba. Witam Państwu. Pierwszy etap awantury o kasę i przed przerwą reklamową na prowadzenie wyszli Zieloni. Mają ogromną przewagę. 13 100 zł. Daleko za nimi żółci 1000 zł i 900 witam, zł. Witam, witam. Losuję kolejną kategorię. Jeszcze mamy pięć. Tak, masa. To mój krewny. Nie ma na PayPalu tylu znaków na wysłanie. Muzyka klasyczna. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Nie lubię tej kategorii. Zieloni 400 zielonych. Ale będzie pewnie jakieś gówno. Mam 500. 500 po raz tak, drugi masa, no. 500 po raz trzeci. Sprzedaż. Nic nie byliśmy zaakceptowani. Muzyka klasyczna. Tym razem pytanie kupili żółci. I to już pewnie tak będzie do końca, nie? Muzyka klasyczna. W którym amerykańskim mieście toczy się zasadnicza akcja musicalu Hair? Czemu Markiza? No muszą grać, bo jak nie będą licytować, to kara, więc i tak już są skończeni, to prawda. Hyde Park jest. Hyde Park, o ile się nie mylę. W dużym parku, w Hyde Parku, o ile się nie mylę, to tam. Nowy Jork jak musical? Nowy Jork, tam był Hyde Park. Pewnie tak. Nie, no. Nie kojarzę, że tam był prezydent. Tak, odpowiadamy? Był w Nowym Jorku. Odpowiadamy, bo nie ma tego. Nie, nie kupuję. Nie ma to sensu. Nie ma to sensu. Żółci odpowiadają. Proszę bardzo. W Nowym Jorku. Tak jest! W Nowym Jorku! No. Najprościej odpowiedzieć w ten sposób. Premiera 67 rok, kultowy musical hipisów w Nowym Jorku. Wzbogacili się nieco żółci, 1700 na koncie, za nimi niebiescy 600, się biją, no cały biją czas się. Z ogromną przewagą zieloni 12700. No niebiescy to albo wabank, albo odpadną zaraz i tak, no to luj. Jak powie niebieski 300, i nie będzie dalej grał, albo 400, to jest koniec, tak. Mity i dzieje starożytne. Może być ciężkie. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Żółci 500. Żółci 500. 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Sprzedam. Mogę zrobić żółci. Ja pierdolę. Muszę szukać. Tragedia w dupę. Niebiescy otrzymują ostrzeżenie za bierność w licytacji. Jeszcze im komornik wejdzie. W końcu wygrali będzie to, co gadaliśmy. W końcu. Komornik im wejdzie na konty za to, że nie grają. I będzie kara po odcinku. Spójrzmy na ekran. Jak w starożytnej Grecji nazywano ciężko zbrojnego piechura widocznego na ilustracji? Hoplita? Hoplita chyba. Chcesz tego powiedzieć? Niebiescy nie licytują, żeby większą pulę, większa pula, pula była i wabank? Oba będą hoplita. Muszę być hoplita. Krepolic Gierka. Była taka, no, była. Nie wiem, czy na pewno. Nie wiem, czy to było ciężko. Tego nie wiemy. Gramy. No to hoplita. Tak? Hoplita. Żółci odpowiadają. Proszę. Był to hoplita. Tak jest! Hoplita! I kariami chyba też byli, no. I
drugi gratulacje. Sumę wszędzie. Udało się odpowiedzieć i zbieracie pieniądze na koncie. 2200 to jest. Dziękuję bardzo. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. JACUS3 Niebiescy dał na Goliborda 5 plan? Złotych, omawiam twój upadek, muszę skrocić, mogę ci wysłać PEL na wersję PO1, oglądasz IT Polstreama 2, ludzie dorosli 3, zle prowadzony IT 4, cześć, zle co? Prowadzony TikTok. Nie wiem, co to znaczy. Dziękuję bardzo, Donata. Stan waszej kasy. W tym momencie za wami... Niebiescy tylko 400 zł, a zieloni 12 400. Przed nami trzy pytania do końca. Czy po prostu upadek, okej, okay, no to się zgadzam. Co tu dużo mówić? Walka o to, żeby być moim agentem. Zapraszam. Literatura światowa. Szkoda Prima nam nie dawać? Przecież ty dałeś Prima 6... Nie wiem. Bipolar ciężki jakiś. Ale dzięki za donate. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Niebiescy złapa, niebiescy no, niebiescy w końcu się ocknęli. Ale i tak chyba nie mogli nic innego zrobić. Pani Sylwia w tym momencie nie miała innego wyjścia, musiała zagrać wabank. Bo natychmiast byłaby przelicytowana. Jak miała na imię Panna de la Mole, bohaterka powieści Stendala Czerwony i Czarny? Nie wiem, co to w dupę jest. Emma. Emma. Nie mam pojęcia, co to jest. My się w ogóle nie orientujemy, także odpowiedź. Niebiescy odpowiadają. Proszę bardzo. Ta pani miała, panna miała na imię Emma. Baba w teamie nie umie grać? Nie sądzą. Nie jesteśmy pewni. A zieloni? Tak samo. A mistrzowie? Chyba tak. Tak. Żelisław jest pewny. Niestety nie. Czyli jak jest Żelisław pewny, to nie. Tak więc... Gratulacje. Nie udało się. Do domu, won. Jasper Radość, do domu, won. Sympatyczną drużynę niebieskich. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Lasyczek tak zwany. Tak więc pozostały dwie drużyny na placu boju prowadzą z ogromną przewagą. Zieloni 12 200, żółci mają 2000 i zbierają cały czas pieniądze na konto. Dwa pytania, a ja mam tak? Jeszcze dwa pytania do końca tego etapu. To nie mają szansy. Natomiast puli do następnego pytania przechodzi. Bo on nie może dołożyć pierwszym tym. Żółci po prostu po 300 i luj. Chyba, że wyssają. Kategoria. Geografia świata. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham wszystko państwa. Wszystko może, ale... Zieloni 300? Koniec. Żółci 500. Żółci 500. 500 po raz drugi. O, 600. Gra dalej. 600 po raz drugi. Żółci 1000. Jest 1000, co ej. 1000. Ale to nie ma znaczenia. Bo zobacz, 4K. Nawet jakby wyssał znowu 4, to miałby 8. To luj. Żeby wyciągnąć od zielonych jak najwięcej witam, pieniędzy, witam, witam. Zaryzykowali wszystko, grają wabank. 3900 w puli. Spójrzcie państwo na ekran. W którym państwie leży widoczna na zdjęciu góra Ararat? W Turcji. Ja też. Skąd oni wiedzą? Żółci odpowiadają. W Turcji. Ale powiedział. Tak, w Turcji. Kurczę. Ty nie wiesz? No skąd ja mam wiedzieć? Na tej górze. Diablo było? Na tej górze miała wylądować Arka Noego. Zbogacili się żółci, mają 3900 na koncie, a prowadzą aha cały czas zieloni 11100 i zieloni cały czas tracą pieniądze. Odkąd wygrali pierwszą licytację, nic im nie przybywa, tylko coraz ale ich prowokuje, żeby jeszcze w gorszej... Ale może mają taką strategię. W gorszym losują stanie konta weszli do finału.
Kategoria... O, znowu. Mity i dzieje starożytne. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. No. Żółcysta. Koniec. Żółci 500. Koniec. 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Krzyknął już na start, krzyka, ale by was zablokowali, to w sumie lub. Była taktyka zielonych, wygrać za wszelką cenę pierwsze pytanie, a potem po prostu utrzymać się w grze i spokojnie wejść do finału. Nie zależało im na tym, żeby tutaj wejść za. Ale co, no wygrali 13k po pierwszym pytaniu, to i nic nie musieli robić już. Jak nazywał się lud koczowniczy, który gromiąc w 375 roku Gotów, zapoczątkował wędrówkę ludów? Nie, w 375. Jacy Słowianie, dupa. Będziemy mieli 15 tysięcy. Nie mam pojęcia. Nie, bo tam to wygramy, wszystko przejdą do nas. Nie. Czego? Nie. Tylko te 800 zł. Nie, to nie, na pewno nie, Germanie, to Hunowie. Więc Żółci odpowiadają. Byli to Hunowie. Żółci to świetna drużyna, tak jest. Ja pierdzielę, wszystkie pytania dobrze odpowiedzieli. I tak przegrali. Szkoda mi ich, szczerze. Bo mieli rzeczywiście potencjał w finale na coś, ale... lipa, lipa. Słynnym wodzem Hunów był Attila. No cóż, Żółci, po prostu wasz kłopot polegał na tym, że nie wygraliście pierwszej licytacji. Ale Kacper, co ty w dupę piszesz? Poziom, jeżeli chodzi o wiedzę, dziękujemy wam za udział w programie. Wygraliście u nas 4200 zł. Gratulacje. Potencjał możemy mieć, ale i tak je zaliczyli. Wygrali pierwszą licytację, stracili pieniądze i to ich witamy w finale z kwotą 10 800 zł. Kurde, zobaczymy, no bo zieloni niby też na jedno dobrze odpowiedzieli, ale licytacje mieli taką... Tak naprawdę każdy tam mógł krzyknąć wabank. Oni mieli fart, że pierwsi się ocknęli z amoku. Tak naprawdę to równy finał, bo dwie drużyny debili się spotkały. Witam, Lutek, witam. Finał awantury o kasę do gry weszli zieloni z kwotą 10 800 zł. Czy udało się państwu spełnić założenia pierwszego etapu? Nie, nie udało się spełnić. A co takiego? No powinno być 15 tysięcy. Czyli z większą kwotą, tak, ale, no, ale chyba taka była wasza strategia, żeby, tak sądzę, zdobyć jak najwięcej w pierwszym pytaniu, a potem tylko oddawać. Tak, tylko że się trochę nie spodziewaliśmy, że tu akurat w pierwszym pytaniu będzie rozstrzygnięcie. Aha, myśleliście, że coś jeszcze nazbiera, tak? Tak. No, można było walczyć jeszcze w drugim wtedy. Mogli blokować tamtych. No i spokojnie mogliśmy. I sobie ich postać, nie? Witam, Bosan. To prawda. Witamy was w finale. Gdzie mnie nie ma, czemu? 10800 mają zieloni, mistrzowie mają 2000 zł więcej, 12800. Co mogą mistrzowie powiedzieć o kasę? Zielonej drużynie po pierwszym etapie? Chylimy czoło, jesteśmy pełni podziwu i pokory, ale mamy nadzieję, że powalczymy z wami. Ale co wam się szczególnie podobało w grze zielonej? Dzięki, Milczuk. Prima. Witam cię, witam serdecznie, dziękuję bardzo. Monika już spela kastuje, no. Wiedźma pieprzu, no. Zdecydowanie przede wszystkim, determinacja. Już wiedźma. Ale z kolei macie znacznie lepszą pozycję wyjściową, 2000 więcej. Czy będzie łatwo? A to żadna różnica, 2000. Myślę, że po prostu będzie... To prawda, to jest żadna różnica na początek gry, tak więc zobaczymy. Ja myślę, że mistrzowie mogą odpocząć, są średni. Ale tamci w sumie nie wiemy, jacy są, więc no, zobaczymy. Jak się potoczą losy tego finału. Witamy mistrzów. Panowie i wiedźmy, spokojnie. Po wylosowaniu kategorii drużyny przystępują do licytacji i ta drużyna, która deklaruje najwięcej za pytanie, odpowiada. Jeżeli odpowie dzięki prawidłowo, Nobek, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, chyba, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Okrzyk bojowy. I ta drużyna zdobędzie mistrzostwo, która po szóstym pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuje pierwszą finałową kategorię.
prawda własnym. Niestety. Kategoria przysłowia. Jezu, ale spieprzona jest ta kategoria. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł. Ale ona jest taka rzadka, jak gówno. Dobrze mówię? 400, 500, 500. 500 po raz drugi 600. I 500. Mam 600. 700, ja takiego nawet nie rzucam, jak gram barbarzyńcą diablo. Czego? Okrzyku? 1000 po raz. Mam 1100. 1300 po raz pierwszy. Mam 1500. 1600. Tak rzadko jak inne? Nie. W każdym odcinku jest. Wędkarstwo. Polskie seriale. No. A reszta jest rzadko, tak. 1700 po raz drugi. 1800. 1900. 1900. Jest dwa. Ty. 200, proszę bardzo. 200. Ciekawi mnie, czy potrafią mistrzowie zablokować. Jak myślisz? 2800. 2900. 300 po raz drugi. 3600. Po co mi staje co chwilę? 400 po raz pierwszy, 400. Emocja. 400. Ty, żeby zieloni nie odpuścili, bo jak odpuszczą, to już koniec. 4800. Ty, potrafią. Dobra, nie doceniłem mistrzu, myślałem, że jej nie potrafią blokować. Okej, okay, czyli może będą lepsi niż sądziłem, oby. Bo ja liczę na dobrych mistrzów jakiś w końcu po najlepszych mistrzach. Ale czy tacy będą? W puli tego pytania aż 15 600 zł. Mistrzowie zablokowali zielonych, dając tyle, co zieloni mieli na koncie, 10 800. Ale wyciągnęli... ile Kacper, no. I teraz, jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, będą mieli aż 17 600 zł. Jeżeli im się nie uda, będą mieli 2000 i prowadzenie obejmą zieloni. Panie Robercie, czy jest pan zadowolony z przebiegu licytacji? No nie za bardzo. Można było zagrać wabank trochę wcześniej. Można było zagrać. No. Ale zobaczymy, jak sobie poradzą mistrzowie. A może mistrzowie źle dadzą. Proszę dokończyć przysłowie. Nie ma lepszego leku, jak gorzałka. Bierzemy pod palce. Może być gorzałka? Tak, znowu źle jakieś. Nie ma lepszego. To jest koniec chyba przysłowia. Do przełyku nie. Nie. Do żołądka. Podpowiedź trzeba wziąć. No. Musimy kupić podpowiedź. No. I chcemy kupić. 15 600 w puli tego pytania. Ty, może masa. Może być. 2000, wszystko co macie. Panie Krzysztofie, pobawmy się jeszcze. W razie czego? 1000. 1000 to duża suma. 15 600 w puli. Ale 1000 to kawał. Duża pula, tak? Pieprzone w dupę. Trzeba było się bawić, trzeba było nie dawać w bank nasze, blokować. Ta, dobrze mówi. To jest za tanio. Do śmiechu. A co zieloni proponują? 2000 niech będzie. Nie wiem. To będzie grawa bank pod kulką. 1104 cyfrowa suma. Minimum 2000, a... Albo bez podpowiedzi. Więcej być nie może, bo mają dwa na koncie. A nie chcą się zieloni pobawić jeszcze troszkę? Bez podpowiedzi. A nie chcą się zieloni podpowiedzieć? Nie, nie chcemy. 1000 chcemy kupić to za 1000 zł. To jest stanowczo za mało. 1200. 1700 tylko sprzeda. Bez podpowiedzi. Za mało, co to jest? 1600 i ani grosza mniej. 1500. No dobrze, 1500. Pod emocje sprzedał, że Ewa Bank mogli kliknąć. Ale mógł za 1700, żeby ich zdoić. U mistrzów na koncie zostało 500 zł. Po mleku. W człowieku, w starszym wieku, na fleku. Nie ma lepszego, ale pomyślcie. Albo po mleku. Nie mam pojęcia, w dupa. Albo mleko, albo człowiek. Nie ma lepszego. W człowieku, ja bym stawiała na w człowieku. Za mleku bez sensu. Wiedźma to powinna znać jakieś słowiańskie, stare, średniowieczne sposoby. Nie ma lepszego, jak gorzałka w starszym wieku. Muszę jej posłuchać. Nie ma lepszego, jak gorzałka w człowieku. Odpowiadamy, czekaj.
Czekaj, tak? Poczekaj jeszcze chwilę, jeszcze nie musimy. Logicznie rzecz biorąc, nie ma lepszego wieku jak gorzałka. Prawda, starszym kodziosek. Wieku, to musi mieć ciąg logiczny, ale on troluje i pisze jak zawsze. Tak, nie ma lepszego jak gorzałka. Witam, Dany. Wieku. Dokładnie, tak, już na zasadzie, że... No tak, na logikę, no po prostu tak, na logikę, starszym wieku. Na logikę. To... Odpowiadamy. Proszę bardzo. Nie ma lepszego wieku, nie ma lepszego leku. Leku, jak gorzałka w starszym wieku. Naprawdę? No, jeszcze tego nie wiemy, ale tak nam ale się tak zdaje. Ale tak obstawiamy. Tak obstawiamy. Czy to jest prawda, co się oni myślą? Mam nadzieję, że to jest nieprawda. Że najlepszym lekiem jest w starszym wieku gorzałka? Raczej nie. Raczej nie. Ale... Po mleku! Co to w ogóle znaczy? Oczywiście nie radzimy próbować gorzałki po mleku. Natomiast w puli do następnego pytania przechodzi 15 600 zł. Co znaczy? Prowadzenie obejmują zieloni 6 000, a mistrzowie mają tylko 500 zł na koncie. Przed nami powinniśmy mieć mleko to 2 kilek, tak? Gorzałka to 1. Rozmaitości ze świata. Mleko top 1? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słabo. Daj szalwan! Co? Ale co oni robią? Gorzałka po mleku, czyli druga, okej. Okay. Proszę, aby nie licytowali państwo, zanim nie powiem, słucham państwa. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Teraz wygraliśmy. Było. Ja bardzo Zryło, proszę, żeby państwo poczekali, dopóki nie skończę. Nie, oby mistrzowie dać, zdenerwowali mnie już. Słucham państwa, bo wtedy dopiero zaczynamy licytację, a więc biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham... Mistrzowie! Co on w ogóle... Co powiedział zielony? No, nie wiem, co on powiedział. Musimy jeszcze raz zacząć. Dopiero bardzo proszę o licytowanie po słowach słucham państwa. Tak więc przypomnę, mam kategorię rozmaitości ze świata. W puli jedyne 15600. Biorę teraz po 200 zł od każdej drużyny, a więc mistrzom pozostaje jedyne 300 zł. Jak on ich troluje? 5800. Rozpoczynamy licytację. Słucham... Falstart, jeszcze raz. Uwaga. Ale pieprzony w dupę jestem mistrzowa. Krzyknął też, ale falstart. No ty w dupę obcięłeś. Ty w dupę. Rozpoczynamy licytację. Ale my poczekaliśmy. Sekundę. Rozpoczynamy licytację. Słabaj! Dobra, zieloni, luj. To już na 100%. Zobaczmy jednak, jak to było. I bisz załamany tym wszystkim. Jeszcze Ewan! 500! Zielony złamał system. Jeszcze Ewan! Zielony złamał system, nie powiedział zieloni i koniec, wygrał. Tak więc, no... Jak widzieliśmy, słyszeliśmy, mistrzowie krzyknęli, mistrzowie wabank. Natomiast pan Robert, jak się wydawało na początku, wydał jakiś nieartykułowany dźwięk. Dopiero jak arbiter bardzo uważnie się wsłuchał, ale to bardzo uważnie, zrozumiał, że pan krzyczy 500. I to... Reakcja. Było szybciej. Zieloni 500. Piękny. Piękny. Tak więc licytację wygrali zieloni w puli 16 000. I dobrze, bo pierwszy z tych mistrzów. Jachty żaglowe którego państwa noszą oznakowanie ESA? Proszę o odpowiedź. Minuta na zastanowienie się zawsze. Jakiego widzowie? Można podpowiedź? Pić? Proszę bardzo. No za 500 zł. Słucham? 500...
500 daliśmy, to 500 w tym pytaniu. Ekipa nie tylko dobra, ale i z poczuciem humoru. Ja proponuję 5200. Ale ich zdymał. Żeby zostało tyle, co... 700. 700 zł. To może za 1500 zł. Tyle co wcześniej też była duża suma i kupywali nasi przeciwnicy. Mistrzowie nie kupili za wszystko. No tak, ale w tym momencie mistrzowi mają jedynie 300 zł. A wtedy była zupełnie inna sytuacja na waszych kontach. Za 4000. No dobrze, 4. Dziękujemy. To jest najdrożej kupiona podpowiedź w historii naszego programu. Same rekordy. Kuleczka. Stan konta zielony. Zapieprzoną podpowiedź i jeszcze źle odpowiedzą. 1500 zł, mistrzowie mają 300, w puli pytania 16300. Oto 4 warianty. Salwador, Estonia, o kurde. Seszele, Hiszpania. Hiszpania chyba, nie? Hiszpania, armada. Gdzie jest armada? Hiszpania, od razu. Mamy czas jeszcze, słuchajcie. Jakie w dupę Seszele zapieprzone? Odpowiadamy. Hiszpania. Czy mistrzowie uznają tę odpowiedź? Salwador. Słucham? Nie. Salwador. Tak jest, El Salvador! Ty mistrzowie to wiedzieli. No niestety nie udało się mistrzom, ale panie Michale, no gratulacje. Interesuje się pan geografią świata? Bardziej sportem, bo to sportowe. Bardziej sportem i to też się przydaje. Proszę państwa, w tej chwili, po tej nieudanej odpowiedzi, konto zielonych to tylko... Finał, w którym wszyscy złotych. Odpowiadają mistrzom źle, piękne. Tylko 300, ale w puli do następnego pytania przechodzi aż 16300 zł. Kolejną kategorię wylosuję po reklamach. Bądźcie z nami. Jakie wdziele, nieudolny finał. Obydwa teamy ciągle źle. I teraz zieloni kupią źle. Ten odcinek to totalny kekim, no. I oglądają państwo bardzo, bardzo emocjonujący finał awantury o kasę. Nie udało się przed przerwą reklamową tak. Odpowiedzieć na pytanie zielonym. Jak zieloni wygrają w stacji, to Winnie, tak. Tylko 1500 zł. Mistrzowie mają jeszcze mniej, 300 zł. Natomiast w puli do następnego pytania oj, tragedia. 16300 zł. Losuję kolejną kategorię. 4 pytania do końca, jeżeli oczywiście zdążymy je zadać, zanim któraś drużyna nie odejdzie z gry. Zobaczmy, jaka kategoria. Kategoria. Szkoda, że nie. Ty, jak byłaby czarna skrzynka, to by mistrzowie przegrali, bo by mieli stówę. Szkoda, że nie wypadła. Fajnie by było. Rozrywkowa. Pani Monika zaklinała teraz, tak? Kategorie. Między innymi. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i sława jest... Oj, 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 koniec. Zieloni rozgromieni wabankiem. Mistrzowie, co? Hej? No, gratulacje, panie Michale. Tutaj nie trzeba nawet przeglądać. Mistrzowie, hej. Wyraźnie pan krzyknął wabank. A pan Robert chyba zawahał się na moment, tak? Zaspałem. Hajl? To był ważny moment w puli. 16800 zł i tu nie trzeba niczego sprawdzać. Pan tak, Michał krukaszu. Wykazał się tu klasyczek. Świetnym refleksem. I tym razem wygrali licytację mistrzowie. Przypomnę, że za poprzednim byli to zieloni. Oto pytanie. Światowa muzyka rozrywkowa. Chyba wygrałem. Coś czuję, że im Ibisz da. Spójrzmy na ekran. Ibisz im da, co? Jak nazywa się ten wokalista? To nie jest Jim Morrison? To nie jest Jim Morrison? Mnie się wydaje, że to jest Jim Morrison. Jezus. Pomyślcie. Nie. To nie jest Jim Morrison. Robi na perlesze, wygląda inaczej. No tak, ale to ma brodę.
odpowiedź mają? Nie, nie mają powiedzieć, tak? Nie interesuje mnie nic. Dziękuję bardzo. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa zbogacić. Kondzioszek dał na Goliborde 5 zł. Znowu mistrzowie muszą rzucić zaklecie przed pytaniem. I chyba znowu ich to uratuje, pieprzyni czarodzieje. Poczekaj. Z buddhistów? Gip? Z placu Gip? Nie. Placu Gip? Nie. Zara, a może być, bo taki to był podobny. Ja nie wiem, kto to jest. Zobaczymy, czy to jest Jim. Pierwsze. Jim. Te usta. Jima. To jest prawdą, to jest. Co, no przecież nie poddamy się, no. Kasa dla, kara dla zielonych trędzie. Czas minął. Proszę odpowiedź, panie Michale. Jim Morrison. Właśnie też. Nie. Jim Morrison. Nie. Tak jest! Nie. Nie. Tak. Oj, mistrzowie wygrali to dużo. Ty widziałeś to? Ale im pokazał. Ale im pokazał. Boże. Jak oni to jeszcze przegrają, to będzie niezłe inne. Tak podskoczyliście, że aż spadł nam jeden operator. Ze stanowiska. A ja z kolei będę musiał z własnej kieszeni zainwestować w ziółka do gardła. Ale lampa gardło nie ma oszczyszczenia. Ja sobie sam kupię ziółka, nie ma sprawy. Mistrzowie Heil? Po tej dobrej odpowiedzi. Oni nie mówią Heil. 800 zł macie na koncie. Co tu się dzieje? Przed chwilą mieli tylko 300 zł. Wzbogacili się o... Mistrzowie Heil. 16,5 tysiąca po jednej odpowiedzi. Ja ci porypani. A ci jak siedzą, powaga 2. Przed chwilą mieli tylko 300 zł. Powaga 2. 800, a zieloni mają 1300. Trzy pytania do końca. No to chyba jeden z bardziej emocjonujących pojedynków. Losu. Powaga 2 i luj. Trzymają się, trzymają. A, nie wygrają już zieloni, nie mają szans. Mistrzów jest szczęśliwa, że ma panią Monikę, bo pani Monika pierwsza wpadła na Morrisona, jeżeli dobrze słyszałem. Egitka kable gryzie, znowu. A ja teraz wylosowałem przysłowia. Biorę po 200 zł od każdej drużyny, rozpoczynam licytację i słucham państwa. 300. 300? Tak od niech się samotna skała będzie walczyć w tym? MMA? Po raz drugi i po raz trzeci. Ale na nich plują, ja pierdziel. Ale na nich melają. W puli tego pytania mamy 900 zł. Ale na nich splunęli. Proszę dokończyć ja. Przysłowie. U Polaka co w sercu to na... Języku. Na talerzu. Jak na talerzu? Nie dotarł od razu do mnie. Nie wiem, mam jeszcze minutę. Ja bym tak tutaj. Dobrze, odpowiadam. Proszę bardzo. U Polaka co w sercu, to na talerzu. A może i tak. A co sądzą na tutaj? Co? Na języku w przysłowiu, tak jest. A więc 900 zł przechodzi do puli następnego pytania. Co ty gadasz, masa? Serio? Dwie kategorie do końca gry. Rock Alone za 2 miliony będzie się bił? W MMA? Z kim? Tym razem historia Polski. Zaczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 800, sprzedane. Ale oni plują na tych zielonych, Jezus Maria. Ale ich zdoili. Wykazał się znowu refleksem, zablokował zielonych. Ale nienawiść jest u mistrzów, co do zielonych, nie? Nie mogliby dać więcej, w puli 1900 zł. Ile lat Józef Piłsudski był prezydentem w ogóle II nie Rzeczypospolitej? Był.
Zero. 19 czy 18? Co? 19 do 25. Podpowiedź kupuję. Kupiłem podpowiedź. Za. Po co? A ile by kosztowały podpowiedź? Słuchajcie, będą cyfry. Nie odpowiedzmy, zostanie uznane. Jesteście teraz bardzo bogaci. Tak, zostanie pula? Nie, nie. W puli 1900, a więc 1000 złotych. To jest koszt odpowiedzi. Może strzelać. 6? Zostanie. Nie, spróbuj strzelać. Spróbuj cię strzelać. Spróbuj strzelać. 15 kaza podpowiedź. 22 rzut. 26, 35. Nie był. 26. Muszę strzelić, no jak zostanie, to... To zostanie pulane. Może spróbujemy strzelić. Proszę bardzo. 9 lat. Co sądzą zieloni? W ogóle nie był. Tak jest, był naczelnikiem państwa. To ja też. Był naczelnikiem państwa. W 19 i 26 odrzucił propozycję prezydentury. A więc 1900 zł przechodzi do puli następnego pytania. Losuje ostatni. Zieloni wabanki chociaż coś wezmą do domu, nie? Na odchodne. Czy nie? Im się nie opłaca wyjść z 400. O kurde. Dobra, wabank. Zieloni wabank. Ty, ciekawe, czy zieloni są mądrzy i krzykną wabank. To czarna skrzynia, nie wiemy, co się w niej znajduje. Bywała tam już złotówka, bywała jakaś kwota pieniędzy. Kasper, prawda. Bywały nawet kluczyki do samochodu. Czarną skrzynię otwieramy zawsze po zakończeniu. Ty, on powiedział, że da wabank? Pieniędzy. Bywały nawet kluczyki do samochodu. Czarną skrzynię otwieramy zawsze. Ty, ciekawe, jakby dał wabank. Ale byłoby piękne. Po zakończeniu finału. Jakby mi zdał wabank. Tak jak pytanie. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzet! Zieloni wabank. No i git. Opłacało się, bo co? Lepiej wziąć złotówkę niż 400 wynieść, jak Brudas. Rel? Pan Robert wyraźnie, wyraźnie... A jest ryzyko na... Szansa w sensie na auto. Tak więc kupił czarną skrzynię, kupił ją bardzo tanio, za 600 zł, nie wiemy co tam jest. Otwieram ją zawsze po zakończeniu tak, finału, awesome, ale... To prawda. Proszę spojrzeć na stan kont. Ponieważ pan Robert kupił czarną skrzynię za wszystko co miał, za 600 zł, krzyknął wabank. Dobrze zrobił. W związku z tym już nie macie pieniędzy, żeby licytować więcej. Jak złotówka tak więc, to XD, ale... Dziękujemy wam za udział w grze. Nie wygraliście pieniędzy, za chwilę otworzę czarną skrzynię, ale była świetna gra, naprawdę fantastyczna, dziękujemy bardzo. No mistrzowie dużo wygrali i tak. Natomiast mistrzowie kończą grę ze znakomitym wynikiem, tylko za dzisiejszy program. 15 400 zł. Kurde, dużo no, ładnie se poradzili. Odkuli się ładnie. Za dwa programy 25 800 zł. Ty, oni mają szansę na coś, nie? W kolejnym programie. Gratulacje. Mają szansę na jakiś wynik, ale raczej nie na rekord. A ja jeszcze otworzę czarną skrzynię. Przypomnę, że pan Robert... No mimo, że pan Michał wiedział, witam, że Tuart, witam. Może zablokować pana Roberta, bo wystarczyło krzyknąć ile? 400. Wabank, znaczy nie, 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 nie. Boże, jak on by krzyknął wabank, jakie to byłoby piękne. Boże. Szkoda, że nie krzyknął. Wabank? 600 zł. 600 zł, tak. To pan by ją wygrał, ale tutaj pan Robert naprawdę popisał się wspaniałym refleksem. Może być pan zawodowym licytatorem. A ja z kolei trochę otworzę tak, skrzynię, zobaczmy co tam się znajduje. Byle nie gotówka. Przypomnę, kosztowała 600 zł. No nawet 5K i chura duje, ale zobaczymy. Jak zapewne spodziewacie się, na czym się zamyka. A jednak. Jest tam... Popsuła się. Koperta. Ale w kopercie coś jest. Siano. Więcej niż złotówka. 2 złote. Jest tam... 10 tysięcy złotych! To ładnie, ty, to ładnie. Po 2,5 koła na łebka, ładnie, bardzo. Jak na przegrany? Nice. Dali im, nie? Żeby PR poprawić polsatowy.
przeżywać te wszystkie ogromne emocje. Zapraszamy do gry w awanturze o kasę. Aby zagrać, wyślijcie SMS pod numer... No dużo powiedzieli dobrych pytań, więc w sumie spoko. Prawda. Zapraszamy albo do programu, albo w... Zaraz zobaczę ruch. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.